Nasz koszyk zakupowy wciąż jest jeszcze pusty. Niestety, puste mogą stać się też nasze torebki, portfele czy konta bankowe. Dzisiaj spotykamy się z Państwem, ażeby przypomnieć o zasadach bezpiecznych zakupów, zarówno tych w sklepach, jak i w sieci. Pamiętajmy, by nie zostawiać na wierzchu cennych przedmiotów, kluczy do domu, dokumentów, portfela czy telefonu właśnie w takim miejscu widocznym, z którego łatwo jest je po prostu ukraść, bo jak wiemy, okazja czyni złodzieja, a sezon świąteczny, no to jest też czas wytężonej pracy złodziei i kieszonkowców. Nie zapisujmy również PIN-u na karcie, to niestety częste przewinienie popełniane przez nas. Dbajmy również o to, ażeby uczulić dzieci, jak mają się zachować w sytuacji, gdy na przykład w galerii handlowej się zgubią, gdy stracimy je z oczu. Umówmy się na przykład z nimi, żeby udało się do punktu informacyjnego. Na parkingu w aucie nie zostawiajmy cennych rzeczy, bo one również, to też możemy zastosować powiedzenie, że okazja czyni złodzieja. Dbajmy także o bezpieczeństwo zakupów w sieci. Nie korzystajmy z usług podejrzanych sklepów. Każdego przedsiębiorcę możemy przecież sprawdzić, możemy zweryfikować. Nie podawajmy numeru PESEL. To jest jedno z ostatnich przestępstw, jeden z ostatnich sposobów oszustów na to, żeby wyłudzić nasze dane, no i przez to na przykład wziąć kredyt, wziąć chwilówkę na nasze dane. Również warto pamiętać o tym, by nie klikać w podejrzane linki w czasie zakupów czy już po nich. Ostrzeżmy także naszych znajomych, członków naszej rodziny, zwłaszcza tych starszych, którzy na sieci, na zakupach w sieci mogą znać się nieco mniej niż my. No a przestrzegając tych wszystkich zasad, nasze święta z pewnością będą weselsze.